No, dzień dobry. Witam wszystkich na drugiej części naszego webinaru poświęconego grom platformowym w Scratchu. Nazywam się Michał Dębski. Prowadziłem razem z Anią Jędryczko także pierwszą część tych ograch platformowych. Dzisiaj również mieliśmy prowadzić razem, natomiast okazuje się, że Ania jest chora, niestety straciła głos. Więc będzie z nami i jest z nami tutaj, natomiast prawdopodobnie nie będzie się wypowiadała swoim dźwiękiem, jedynie tekstami. Poprowadzę dzisiaj ten webinar. Tak, witam wszystkich. Może jeszcze momencik, bo minęła już 19, myślę, że możemy zaraz przejść do tego wstępu. No dobrze, też witam jeszcze raz wszystkich. Ja może teraz wyłączę swój widok, natomiast przejdę do Scratcha i na początku przypomnę, na czym zakończyliśmy. A mianowicie zakończyliśmy czy właściwie na ostatnich zajęciach, zajęliśmy się tworzeniem takiej gry. Ja może jeszcze tylko podeślę tutaj link, ponieważ nie wiem, czy wszyscy Państwo byliście na tym webinarze i też tak wtedy było, że w różnych momentach różne osoby wychodziły z tego studia. Chcieliśmy potem jeszcze coś tam pokazać, jakieś poszczególne elementy, i Ania chciała zrealizować jeszcze tam fragment naszego pomysłu. Natomiast pojawiły się problemy techniczne, no i to tak nas jednak jeszcze jedno, że czas już się skończył, po drugie były problemy techniczne i to sprawiło, że jednak zrezygnowaliśmy z tego prowadzenia końcówki, pokazania końcówki naszego skryptu. I chciałbym teraz jeszcze raz do tego zacząć. Nie wiem, czy jest widoczny, ja tam jeszcze wrzuciłem przed chwilą link na nasz czat, że on się nie robił jako link. Może jeszcze raz. Ojej, coś mi się. Jeszcze raz wkleję. Moment. O, teraz się wkleił jako link. Także osoby, które mają jeszcze zapisane z poprzednich zajęć u siebie ten projekt, to mogą kontynuować. Dla tych, którzy nie brali udziału w pierwszym webinarze albo wyszedł jakoś tam trochę wcześniej, to tutaj wkleiłem teraz na czacie nasz link do tego, co teraz będę pokazywał, i właśnie na tej stronie będę dalej tworzył skrypt. Teraz może tak, przypomnę tylko, co tutaj zrobiliśmy. Może uruchomię dla przypomnienia. Chodzi o to, że tak jak widzimy, ten duszek spada, on ma jakby wpisaną tak grawitację, że zawsze będzie spadał, dopóki nie będzie dotykał zielonego. Zielone to jest nasza Ziemia. Teraz możemy przesuwać się w prawo i w lewo. Widzimy, że on tak, no jakby kula się, toczy się z jakimś tam poślizgiem po Ziemi. Możemy podskakiwać i w ten sposób wskakiwać gdzieś tam coraz wyżej. O, nawet mi to idzie wyjątkowo. O, już gorzej. Dobra. I naszym zadaniem jest dostać się do klucza. Czyli sobie skrzemy. Ja może już nie będę dalej ryzykował, bo mi to tak się średnio idzie. Dochodzę tutaj do klucza i w momencie, jak o, przeskakuję na drugi poziom, na kolejną planszę. I tutaj już jest pewne utrudnienie. O ile na pierwszym poziomie nie można było stracić życia, pierwszy poziom był całkiem bezpieczny,
O tyle na drugim poziomie pojawiły się już takie czerwone elementy, które sprawiają, że przepraszam. O, które sprawiają, że w momencie, kiedy dotknę czerwonego, bo wpadnę w czerwone, o, wracam na start i tutaj widzimy też, początkowo mam 3 życia, tutaj tracę jedno życie, już mam tylko 2. Także tutaj czerwone elementy są miejscami, gdzie mogę stracić swoje życie. No i w momencie, gdyby się okazało, że tracę, o, już zostało mi jedno życie, o, koniec. Straciłem wszystkie życia i przegrałem. To zrobiliśmy na poprzednim webinarze. Jeszcze tylko jedną rzecz, jeszcze udało nam się zrobić, właściwie dwie rzeczy. Tutaj, jeżeli, może jeszcze raz uruchomię, jeżeli naciskam strzałkę w górę, to podskakuje. Natomiast, tylko sobie przypomnę, jak to było zrobione. Jeżeli naciskam dodatkowo J, jak jump, i strzałkę w górę, o, to mam taki wysoki podskok. Czyli tutaj widzimy, ja może przewinę jeszcze. W momencie, kiedy naciskam J oraz strzałkę w górę, to ten skok jest no, prawie 2 razy wyższy, ponieważ zamiast 8 to mam 15, tak tą prędkość, czy tam przesunięcie. Więc, przepraszam, więc tutaj jest to taki dodatkowa jakby energia do skakania. Pokażę, co jeszcze zrobiliśmy. Kiedy przechodzimy na drugi poziom, mogę znowu dojść do tego klucza i w tym momencie, o, powinienem przejść na trzeci poziom. Natomiast to jeszcze nie zostało zaprogramowane. Natomiast wydaje mi się, że tutaj w kluczu mamy tak. Jeżeli już było raz zmienione to, czyli tutaj jesteśmy na drugim poziomie i jeszcze dodatkowo, tak, program czeka, aż dotknę duszka, czyli klucza, aż duszek, przepraszam, dotknie klucza i wtedy nadaje level 3. Natomiast zostaje nadany ten komunikat, level 3, natomiast nigdzie na razie nie mamy odbioru tego komunikatu. Więc musimy pomyśleć, co dalej. Teraz tak, no to skoro ma być trzeci poziom, to też powinna być trzecia plansza. W takim razie proponuję przejść do naszych scen i narysujemy tło. Żeby może tak już całkiem się nie męczyć od początku, to ja mam taką propozycję, żebyśmy wzięli jeszcze raz tło pierwsze. Ja je zduplikuję, ono teraz zmieniło nazwę na tło trzecie. Natomiast pomysł był taki, żeby w tym momencie pojawiła się, czy klucz znajduje się w takiej strefie jakby zagrożonej, skażonej, też czasami tak to bywa w grach, do której tak łatwo nie można wejść. Zatem podzielę ten ekran na dwie części. Jedna będzie taką, załóżmy, różowa, skażona, druga będzie niebieska. No i potem pomyślimy, co dalej. A zatem, korzystając tutaj z narzędzi prostokąta, który jest wypełniony, w dodatku wypełniony na jakiś kolor różowy, rysuję ten prostokąt i nie przejmuję się tym, że on zakrywa wszystko, bo tutaj mamy narzędzia, które pozwolą nam przesunąć to pod spód. Więc klikam kilka razy, aż wszystko wyjdzie nad to. O, teraz przesunąłem zbyt głęboko, więc cofnę jedną warstwę. O, i mam tutaj róż. Podobnie zrobię z drugim prostokątem, który tym razem będzie niebieski. Czyli zmienię teraz, kliknę gdzieś tutaj, o, zmienię kolor na niebieski i narysuję drugi prostokąt. On znowu wszystko zakrywa, no ale jak zrobię, ukryję go głębiej, czyli kilka warstw niżej. O, teraz już chyba jest wystarczająco nisko, tak za mocno, czyli cofam o jedną i mam taki właśnie ekran.
Załóżmy, że klucz będzie tutaj, w tej strefie. Więc, aha, a tutaj na niebieskiej stronie będzie coś, co pozwoli nam po dotknięciu tego czegoś, pozwoli nam, da nam taką, jak czasami bywa w grach, może taka osłona, która sprawia, że nasz bohater, nasz duszek będzie odporny na to skażenie, które jest tutaj na przykład. Czyli będzie tak, on tutaj się pojawi, będzie musiał dostać się do czegoś, co sprawi, że dostanie jakiś kostium nowy i z tym nowym kostiumem będzie musiał znowu wejść po nasz klucz. Może tylko przestawię tutaj te elementy, tą jakby drabinkę, po której będzie miał wejść, tak żeby to wejście było możliwe. Tworzenie tutaj, muszę przejść do widoku tutaj. Aha, coś zacząłem rysować niechcący. Oczywiście muszę wziąć tak, wybieranie. O, i przestawię. Czyli żeby tutaj były takie jakby schodki. Jeden skok pewnie. Drugi skok. Trzeci, na górnym już będzie coś tam do włączenia. A tutaj da się wskoczyć. Raz, dwa, trzy, cztery. Pewnie da się. Czyli myślę, że ekran jest już gotowy. O. Jeszcze raz, co zrobić? A czy z głosem to nie wiem, czy. Aha, baterie padły. Co zrobić, aby linie szły z różowego prostokąta? Przesuwamy je normalnie. No nie wiem, u mnie nie ma z tym kłopotu. Wystarczy chyba złapać, tak? Tu musi być wyświetlony pierwsza strzałeczka, wybierz i wtedy można przesuwać w tym widoku tła. Zmniejszyć scenę, ok. O, przepraszam. Mamy już tutaj uformowaną naszą scenę. Jeszcze moment na uformowanie i przejdziemy zaraz do skryptu. Dobrze. Myślę, że możemy powoli przejść do naszego oprogramowania. Czyli tak, skoro mamy tu uformowaną drogę, przede wszystkim, tak samo jak do tej pory mieliśmy tutaj, ja może powiększę troszkę, w scenie. Do tej pory mieliśmy, że na początku ma być tło pierwsze. Kiedy otrzyma komunik zmiana tła, to będzie oznaczało, że zmieniamy na tło drugie. No i teraz mogę to zduplikować. Kiedy otrzymam kolejny komunikat, level 3 ma zmienić na tło trzecie. Czyli w tym momencie zmienia nam się tło na tło trzecie. Możemy przetestować. Ja może tylko przeniosę to. O, jesteśmy drugie. Nie złapałem. I podskakuje. I jest. Aha, tutaj spadło. Czyli jest na razie źle, ale to nie przejmujemy się tym. Czyli. Przepraszam, przechodzimy teraz do. Tak, ja tutaj pokazywałem, może jeszcze raz wrócę do tego. Jeżeli nie widać naszych zielonych linii, bo tak jest na początku, kiedy narysujemy prostokąt, on zakrywa wszystko. Nie wiem, czy tutaj będzie widać. Aha, chyba w tym widoku nie widać. Nie wiem, jak to pokazać teraz. Moment. Czy to pomoże? Tak. Teraz myślę, że widać w tym podglądzie u Państwa. Jeżeli ten prostokąt jest teraz podświetlony, to on w pierwszej chwili zasłania nam wszystko. Tak? Tutaj mamy te dwie ikonki,
Ta górna ikonka tutaj sprawia, że to, co jest podświetlone, jest program daje nam coraz wyżej, czyli jakby na sam wierzch naszego obrazka, a tutaj daje na kolejne niższe warstwy. Więc możemy dać to coraz niżej, klikamy kilka razy. To jest chyba już dobrze, na wszelki wypadek sprawdzę. O, jeszcze mogę zrobić tak. No teraz dałem zbyt głęboko, bo jest w ogóle pod całym tłem, więc wracam o raz, o dwie warstwy. No i teraz jest, myślę, odpowiednio. No dobra. Tak. No to skoro się z tym uporaliśmy, ja może jednak przejdę do tego większego obrazu, bo myślę, że będzie lepiej, bo naszym tłem tu się nie będziemy zajmowali teraz. Przechodzimy do skryptu. Tutaj przypominam, dodałem to, że jeśli otrzymam komunikat level trzeci, to ma zmienić tło na tło trzecie. No i musimy teraz uporządkować troszeczkę w naszym planie. Teraz przechodzimy do duszka pierwszego. Co ma się wydarzyć? Znowu możemy. Przepraszam, nie to, tylko kiedy tło. Kiedy tło zmieni się na tło trzecie, to co by się mogło wydarzyć? Jesteśmy, przypominam, w duszku pierwszym, czyli w naszym bohaterze. Niech on sobie przejdzie. Ja może tutaj podświetlę, jakie miejsce mogłoby być. No na przykład tutaj gdzieś, tak? 190 minus 80, czyli niech on się znajdzie, albo zatrzymam to. No, nie mogę złapać teraz. Muszę powiększyć. O, niech się znajdzie tutaj. Czyli przechodzę do ruchu i niech idzie w to miejsce. I znowu, przepraszam, pojawię tu. Czyli niech sobie idzie na przykład do punktu tutaj, gdzie wisi w tym momencie, 205 minus 84. I w to miejsce nam się pojawi i oczywiście spadnie pod wpływem grawitacji na Ziemi. Czyli znajduje się tutaj. Teraz fragment kodu mogę skopiować z tego, co było wcześniej. Zobaczmy. Tutaj mamy, że kiedy mamy tło drugie, to też miał iść w jakiś punkt i zawsze sprawdza, czy czasem nie dotyka koloru czerwonego. Ten kolor czerwony był takim śmiertelnym. Jeżeli dotknął, to wtedy miał stracić jedno życie i iść na start, a jeśli stracił wszystkie życia, no to zatrzymujemy grę. To możemy skopiować, za chwileczkę zmienimy lekko, czyli to duplikuję. Przerzucam tutaj. Wyżej chyba. Już teraz widać. I teraz tak, co zmienimy? Kolor nie czerwony, tylko teraz tym niebezpiecznym, teraz śmiertelnym jest kolor różowy. Czyli pobieram kolor różowy. Tak, ma zmienić, ma przejść na nasz start. Możemy albo skopiować ten bloczek, albo przepisać. U mnie to jest 205 na minus 84, a reszta bez zmian. Przepraszam, ja może przetestuję teraz, jak ta gra działa. Znowu musimy od początku. Ojej, nie mogę złapać to, a z moimi zdolnościami, jak będę przechodził, to długo mi to czasu, wiele czasu zajmie, więc o, jesteśmy. Poziom drugi i poziom trzeci. No dobrze, spadłem tutaj, wszystko się zgadza. I teraz co się dzieje? Idę, skaczę sobie i o, wpadłem na zielony, wpadłem na różowy i straciłem jedno życie. Czyli to jest właśnie to, o co chodziło. Tak? Czyli działa teraz na poziomie trzecim, pod wpływem różowego tracę życie. No to teraz może teraz kolejny krok. Musimy zrobić coś, co sprawi, że
że będę miał zabezpieczenie przed tym różowym kolorem, taki kostium, który mnie zabezpieczy. Ja proponuję tak, tutaj do góry wstawimy jakiegoś duszka, który będzie takim włącznikiem. Czyli dodajemy nowego duszka, możemy sobie wybrać coś z naszych ikonek. No i każdy może wybrać, co tam, co by chciał. Może jakaś taka, bo nie różowa, to może akurat gwiazdka nie, ale żółta może być. Czyli taka żółta gwiazdka. Ja ją umieszczę tutaj do góry. O. I tą gwiazdkę trzeba będzie dotknąć. I co? Jak do tej gwiazdki, to on otrzyma na jakiś czas taką odporność, ale właśnie, żeby nie stałe, tylko na określony czas. A zatem, co by trzeba zrobić? W naszym duszku możemy dać też tutaj. Oj. Ja może tutaj trochę uporządkuję, przepraszam, chwilkę. To przesuniemy na bok, a to dam w tym miejscu, żeby było lepiej widoczne. Czyli wtedy, jeżeli dotknę gwiazdki, to ma mi się coś włączyć. No dobra, czyli jeżeli dotykam gwiazdki, czyli star 1, dotykam star 1, to no właśnie, muszę dostać nowy kostium. Czyli przechodzę do kostiumu. Na razie mam tylko ten jeden kostium, ten podstawowy, główny. Natomiast mogę zrobić na przykład taki sam kostium, tylko na przykład żółty. Czyli skopiuję ten kostium prawym przyciskiem myszy, duplikuj. Nazywa się kostium drugi. No, żeby się odróżniał od tamtego, ja może pokażę też znowu ten obraz. Zmienię kolor, czyli wybieram na przykład kolor żółty, biorę wypełnić kształt, czyli ten drugi od dołu. Aha, tu muszę tylko znaleźć to, tak, i wbiegam na niego i mam drugi kostium żółty. Czyli mam teraz dwa kostiumy. No i tutaj pewnie by trzeba jeszcze, czy warto by zapisać, że w skryptach, że na początku, żeby był kostium pierwszy, co prawda on powinien być, ale tak na wszelki wypadek, zmień kostium na początku na kostium pierwszy w razie czego, ale kiedy dotknę gwiazdki, ma zmienić na kostium drugi. Czyli normalnie kostium pierwszy, a w momencie, kiedy dotknę gwiazdki, ma być kostium drugi. No może znowu przetestuję, czy to działa. Tutaj wrzucam, idę. O, jest, mam kostium drugi. Dobra. No i co dalej? Co zrobić, żeby teraz na przykład w momencie, kiedy mam ten kostium drugi, żeby nie reagowało na różowy kolor, bo zobaczmy, na razie jeszcze reaguje. O, wróciłem znowu na start, chociaż mam ten jakby zabezpieczenie. O, tutaj w tym momencie mamy, że jeżeli dotyka koloru różowego, to ma odjąć życie. Ale można by dodać warunek. Jeśli dotyka koloru różowego, ale mam kostium pierwszy. Czyli musimy rozbudować ten warunek, że nasze życie mamy, czy to życie jedno ma stracić w momencie, kiedy dotyka koloru różowego, ale jednocześnie kostium jest pierwszy. Skąd to wziąć? Zobaczmy w wyglądzie. Mamy
taki bloczek kostium. Właściwie to jest, zdaje się, numer kostiumu. Zaraz sprawdzimy. To tak. Zobaczymy, czy to zadziała w ten sposób. Jeżeli kostium równa się 1, to nie pamiętam, czy jest w ten sposób, czy nieco inaczej, to wtedy ma. Czyli jak będzie inny kolor kostiumu, to nie będzie reagować. O, i zobaczmy. Jestem żółty, czyli różowy mi tutaj nie przeszkadza. Mogę sobie skakać po różowym, nic się nie dzieje, życia nie tracę. Czyli to zadziałało. No dobrze. Co dalej? Aha, jeszcze jedna rzecz. W ogóle klucz gdzieś, zapomniałem o tym kluczu. Więc może na moment, poczekaj tylko do klucza, żeby był. Co tu się miało stać? Zmiana tła, pokaż. Podobnie jak było w tym, tak? Musimy zrobić. Czyli to mogę zduplikować. I jedynie zmienić tutaj, jeżeli otrzymam level 3, to klucz ma iść może tak samo jak było tutaj. Tak, czyli to będzie na razie niepotrzebne i czekanie będzie niepotrzebne, tylko po prostu ma się pojawić w tym miejscu. Ja skopiuję to miejsce. Tak, czyli jeszcze raz level 3. Dobra. To moment, jeszcze raz przez to przejdę. Aha, tu musimy jeszcze znowu zmienić, że jednak nasz duszek na początku gry ma być czarny. O, tu mamy początek gry. Czyli tu musimy dać, żeby ten kostium był pierwszy. Czyli kiedy kliknięto flagę zieloną, kostium ma być kostiumem pierwszym. O, i wrócił do czarnego kostiumu. Przechodzimy na drugi poziom. Przechodzimy na trzeci poziom. I się zgadza. Jeszcze raz, bo coś zepsułem po drodze. No właśnie, tutaj coś przestawiłem. A nie, gwiazdka tylko jest niepotrzebnie widoczna. Dobra, to jeszcze raz do gwiazdki wracam. Aha, w gwiazdce nic nie ma. Czyli na początku gwiazdka ma być niewidoczna. Gwiazdka niewidoczna, czyli na początku tę gwiazdkę ukrywamy, a ona się ma pojawić dopiero wtedy, kiedy będziemy mieli trzecie tło. Czyli na początku gwiazdka jest niewidoczna, a kiedy tło zmieni się na trzecie, mamy ją pokazać. Jeszcze raz, przepraszam, przetestuję. Tak, gwiazdki nie ma. Jest drugi poziom, gwiazdki nadal nie ma. Jest trzeci poziom, gwiazdka się pokazuje. No, wszystko w porządku. Dotykam gwiazdki. Jestem żółty, odporny na kolor różowy. Wszystko świetnie działa. No cóż, można by teraz zrobić właśnie to ograniczenie czasowe, że ta nieśmiertelność czy ta odporność pojawia się tylko na ileś tam sekund. I w jaki sposób można by to zrobić? No trzeba by jakoś ten czas odliczać. W związku z tym dobrze by było, gdyby tutaj pojawiła się też w momencie, kiedy używamy tej gwiazdki, pojawiła się zmienna związana z czasem. Czyli przejdziemy i utworzę zmienną czas. Utworzę zmienną czas, że ją przestawię w to miejsce. Może zrobić, czy na początku, znowu, kiedy kliknięto, naciśnięto zieloną flagę,
ten czas jest równy 0, ustawiamy na 0. Możemy też zrobić tak, że na początku ten, ponieważ na wcześniejszych planach nic o czasie nie mówimy, to możemy zrobić tak, że ukryj zmienną czas na początku. Czyli na początku gry ukrywamy zmienny czas, ustawiamy ją na 0. Czyli jej tutaj nie ma. Kiedy ona ma się pojawić? Przepraszam. Ona się pojawia dopiero wtedy, kiedy dotkniemy naszej gwiazdy. Czyli kiedy dotkniemy gwiazdy, co powinno się stać? Możemy wtedy pokazać zmienną czas. Co jeszcze? No, będziemy musieli zacząć ten czas odmierzać. I zmieniamy kostium na drugi. Czyli tutaj możemy jeszcze dać takie coś, czyli w tej pętli zawsze na trzecim poziomie sprawdzamy, czy mamy drugi kostium. Czyli jeżeli kostium jest drugi, czyli jeżeli w wyglądzie na dole kostium, numer kostiumu, jeżeli kostium jest kostiumem drugim, to będziemy odmierzali czas. Czyli oczywiście musimy użyć naszego stopera. Tutaj gdzieś był stoper, tak. Będziemy używali stopera, ale w tym momencie dotknięcia musimy ten stoper wyzerować. Czyli w tym momencie, kiedy dotykamy, może jeszcze raz to przypomnimy sobie, dotykam gwiazdki i stoper w tym momencie zostaje wyzerowany. I teraz tak, czyli wyzerowany. Załóżmy, że mamy 20 sekund na załatwienie tej sprawy. O, przepraszam, bo teraz nie widziałem czatu, momencik. Aha. Dobra, jest stoper. Przepraszam. I teraz tak, czyli chcielibyśmy, żeby zaczynał od 20, ale stoper tak naprawdę ma na początku wartość 0. Czyli będziemy cały czas ustawiali teraz stoper, na przykład na odliczali od końca. Będziemy odliczali do 0. Czyli jeżeli mamy kostium drugi, to tak, to odliczamy. Czyli mamy ustawiać czas, ten czas, który będzie nam się pokazywał, na przykład 20, to jest ten czas, który sobie wymyśliłem, minus wskazanie stopera. Czyli 20 minus wskazanie stopera. Dobra. No zobaczmy, na ile to nam zadziała. Jeżeli dotykamy gwiazdki, tak, on na razie cały czas się zeruje, o, ale odchodzę i czas nam upływa. No ja może przeczekam te 20 sekund, no, żeby zobaczyć, co się wydarzy. No tak, mam 6 sekund jeszcze. Jedna. No i mamy ujemny czas, no niestety, tak? To musimy zatrzymać go w tym momencie, żeby ten czas nam nie biegł już do wartości ujemnych. Jak to zrobić? Pomyślmy. Po pierwsze, jedna rzecz, która mi się tutaj jeszcze nie podoba, on nam tutaj odmierza takie, no nie wiem, tysięczne części sekundy. No aż tak drobiazgowi nie bądźmy. Wystarczy nam w zaokrągleniu do pełnych sekund. Tutaj możemy to na różne sposoby zrobić, a może najprościej zaokrągli. Tak, czyli będzie nam zaokrąglał. To prawda pewnie sprawi, że tak naprawdę będziemy mieli nie 20 sekund, tylko 19,5, jeżeli, ponieważ 0 się pojawi, już będzie minimalnie mniej niż pół sekundy zostanie nam, no ale to też te pół sekundy to nie musimy być aż tak szczegółowi.
Ale mnie nie widać, czy czego nie widać? Aha, no ekran, tak? Skoro ekran widać, to dobrze. To najważniejsze. Tak, ustawiamy. I może ja przetestuję jeszcze raz teraz. Aha, tylko uruchomię znowu od początku, niepotrzebnie zatrzymałem to. Przepraszam, no ale nie pomyślałem o tym. O, co nie mogę przesunąć? Dobra, raz. Dwa. Dobra, jesteśmy. I o, jesteśmy, dotyka jeszcze gwiazdki, więc je ruszę. O, 19, już teraz ładniej jest. Już tych wszystkich ułamków sekundy nie kazuję, tylko pełne sekundy. No, podoba mi się. Może ktoś by chciał dokładniej, no ale z taką dokładnością wydaje mi się, że też to wystarczy. Ale zobaczmy, czas nam się jeszcze nie zatrzymuje. Dalej biegnie na wartości ujemne. I co tutaj by trzeba zrobić? W tym momencie trzeba by zrobić drugie sprawdzenie. Tutaj odmierza czas. No i teraz musimy sprawdzić, czy czasem ten czas nie będzie, no właśnie, nie jest ujemny. Czyli co? Jeżeli ten czas przyjmie wartość 0, no to powinniśmy zatrzymać to odmierzanie czasu. No spróbujemy to zrobić. Czyli jeżeli, nie wiem, czy widać, słabo, tak? To by trzeba gdzieś wyżej podnieść. Moment. Muszę przesunąć niżej. O. Jeżeli nasz czas jest równy 0, jeżeli czas będzie równy 0, czyli jeżeli czas, czyli dobrniemy do momentu 0, to co powinno się wtedy wydarzyć? Wtedy znowu wraca kostium pierwszy, czyli znowu będzie czarny kolor. A zatem zmieniamy wygląd na zmień kostium na kostium pierwszy. I no w razie czego możemy zrobić. Nie, czas mamy 0, czyli chyba nie musimy nic więcej. To wtedy przestanie działać. To możemy sprawdzić, czy będzie dobrze. Tak, jest 20. No może trochę zadłużył ten czas, bo będziemy znowu długo czekali. No ale trudno jeszcze. On trafi na równe 0, ponieważ my nie sprawdzamy stopera, tylko zmienną. Tak? A zmienna zostanie zaokrąglona w tym przedziale stopera, czyli do 20 sekund, to od 19,5 tak, do 20,5. Więc wystarczy, że trafimy na jakąkolwiek wartość, tak? Bo my nie sprawdzamy, tak jak tutaj piszecie, stopera, tylko sprawdzamy zmienną czas. A zobaczmy, czas jest tutaj zaokrąglany, tak? Do pełnych sekund. Więc w pełną sekundę, znaczy zmienną, tak? Trafimy na pewno, bo jakąkolwiek przyjmie wartość stoper od 19,5, wystarczy, tysięczną przekroczy 19,5 sekundy, to już 19, ponad 19,5 odjąć, aż 20 minus 100 to będzie mniej niż pół, zaokrąglane jest wtedy do zera, zmienna czas przyjmuje wartość 0, no i okej, okay, tutaj w tym momencie zmienia nam się kostium na pierwszy. No tak, czyli właściwie to byśmy mieli już. Aha. Tak, to byśmy mieli już zrobione. Możesz tylko coś. Aha, jeszcze jedną rzecz można by zrobić. Można by zrobić tak, żeby ta gwiazdka nam się ukryła. W momencie, kiedy dotykamy, żeby tu nie było znowu tego problemu, jak jest teraz, że tam niby cały czas jest dotknięte. No nie, teraz akurat nie jest, ale jakbym wpadł bardziej na nią, o, to cały czas dotyka.
to moglibyśmy zrobić tak, żeby ta gwiazdka została ukryta w prosty sposób. Na początku jest ukryta, kiedy się zmieni na tło trzecie, to ma się pokazać i co by można zrobić, że w momencie dotknięcia, czyli kiedy dotyka naszego duszka pierwszego, no to ma się ukryć. Czyli możemy dać tutaj zawsze, jeżeli dotyka duszka pierwszego, to ma się ukryć, czyli ma się w wyglądzie ukryć. A, czyli jeszcze raz teraz, tylko było się jeszcze raz zmieni. Czyli to nie zadziała pewnie. Natomiast kiedy się ma znowu pokazać, ma się pokazać, jak minie czas, czyli znowu będzie czarny. Czyli w tym momencie musimy wysłać jakąś wiadomość, tak? Czyli duszek powinien wysłać wiadomość do gwiazdki, czyli trzeba nadać komunikat. Czyli musimy jednak to załatwić komunikatem. W tym momencie nadaj nowy komunikat, na przykład gwiazdka i OK. A gwiazdka musi odebrać ten komunikat. Czyli kiedy otrzyma komunik gwiazdka, to ma się pokazać. Czyli ma się pokazać. No i to już myślę, że powinno zadziałać. No niestety musiałem jeszcze raz od początku uruchomić, żeby zobaczyć, czy to działa. Tutaj jesteśmy na drugim poziomie i na trzecim i ukryła się. Przepraszam. Znowu musimy odczekać chwilę, a może przy okazji zobaczymy, co będzie, jak w momencie, kiedy upłynie czas, będę po różowej stronie. Straciłem życie, tak, bo byłem tu. No i tak, znowu się pokazała gwiazdka, wszystko OK. Jeszcze jedna rzecz, można by ten czas znowu tutaj ukryć, bo on jest nam niezmienna, czas jest teraz niepotrzebna, skoro czas nie dla nas nie płynie. W momencie, kiedy się zderzy z gwiazdką, znowu pokaże zmienną. Czyli po upływie czasu można by ukryć zmienną czas. Czyli ukryj zmienną czas. O, i będzie niewidoczna. No dobrze, to tyle, co chciałem z tego projektu jeszcze tak dokończyć, pokazać. Momencik, tylko przeczytam, co tutaj piszecie. Duszek klucza, tak? Nie wiem, o co chodzi, moment. Jak zmienić z tła drugiego na tło trzecie? No to jest przejście, w momencie, kiedy mamy drugie tło, dotykamy klucza, to przechodzimy na tło trzecie. Tak, tutaj w kluczu mamy, w momencie, gdzie to jest. Tak, zmiana tła, to znaczy, że mamy tło drugie wtedy. Klucz ma iść tam i czeka, aż dotknie naszego duszka, czyli dotknie naszego bohatera. Jeśli dotknie, on tak długo czeka, dotyka, no to wtedy nadaje level 3. Level 3 sprawia, że przechodzimy na tło trzecie. To jest w scenie, mieliśmy tak wpisane, że kiedy scena otrzyma, może pokażę na moment, kiedy scena otrzyma level 3, to mamy zmienić tło na trzecie. A czyli wtedy mamy tło trzecie, no i nasza gra tutaj dalej się toczy.
Mam zagrać to. No, jestem słaby w testowaniu gier, także myślę, że to by nam mogło nam, zanim przeszedł przez tę całą grę, to mógłby nam się skończyć webinar. Natomiast no, tutaj myślę, to działa. Powinno to ewentualnie, no nie wiem, na czas testowania, w zależności od tego, jakim to jest wytrawnym graczem, oczywiście możemy sobie ten czas tutaj zmieniać. Tak, ja tutaj dałem 20 sekund, prawdę mówiąc. O tutaj. Nie testowałem, czy 20 sekund to jest dobry czas, czy za krótki, za długi. Ja nie jestem wytrawnym graczem, więc dla mnie może się okazać za krótki. Dla tych, którzy takie gry grają na co dzień, to pewnie jest bardzo dużo czasu, przesadnie dużo. Więc no tutaj trzeba. Mam tak, jednak ktoś. No dobra. Może chociaż ten trzeci, ten staram się przejść. O, poskoczyć nie umiem. Ale mamy J, zdaje się. To powinno działać jeszcze. O, słabiutki jest. Ach, o, jaki skok. J jest super. O. Pięknie, czas jest. No nie, proszę, nie tak nisko spadłem, no ale okej. Gdzie jest J? O, 11 sekund jeszcze mam. Aha, no tak. Nie zrobiliśmy do końca, tak? Tam usunąłem za dużo w kluczu. No i przegrałem, właśnie. To jednak trzeba by dokończyć. To pewnie dziękuję. Może to podpowiedź miała być. Dziękuję, Cezary. Tak. Czyli w kluczu musimy jeszcze zrobić jedną rzecz. Jesteśmy na level trzeci, czyli znowu jednak musimy czekać, aż nas dotknie duszek. Ja może przesunę, żeby było widać. Skopiowałem tutaj resztę z jakiegokolwiek innego, tylko może już nieraz nie nadaj level trzeci, tylko trzeba by teraz coś zrobić innego, tak? Jakaś może jeszcze jedna scena. Czyli przejdźmy do sceny. Może narysuję jakąś. To zmniejszę. O. To trochę rozciągnę, mi się uda. Nie uda się. Dobra. Narysujemy kolejną scenę. To jednak rozciągnę, bo nie umiem tego tak nazwać. Moment. O, jakieś niebieskie na przykład. I napis czerwony. Piszę polską ścianką, coś innego, czy nie? Pamiętam, które były polskie. Jest. Wygrał. OK. I tak, możemy sobie dać na wielki napis. Dobra. Przepraszam. Tak, i to jest tło czwarte, czyli przechodzimy do naszego duszka i gdzie to trzeba było? W kluczu, zdaje się, tak? W kluczu. Nadaj kolejny komunikat. Może komunikat będzie się nazywał koniec. OK, nadaj komunikat koniec. Klucz może od razu też ukryć. Co dalej by się miało dziać? W scenie, kiedy otrzymamy komunikat koniec, mamy zmienić tło na tło czwarte. Nasz duszek
może być zniknąć tutaj nam z ekranu, czyli możemy zrobić tak, że kiedy otrzymamy komunikat koniec, to ukrywamy go, czyli w wyglądzie ukrywamy, ale musimy pamiętać, żeby na początku go pokazać. Nie wiem, czy tam było, chyba nie. Czyli pokazujemy na początku, potem ukrywamy i co jeszcze, gwiazdkę też ukrywamy. Czyli gwiazdka, kiedy otrzyma komunikat koniec, kiedy otrzymamy komunikat koniec, to gwiazdka też ma się ukryć. No a teraz przełamy OK. Polskie nie wchodzą. No właśnie nie wchodziły, tam trzeba zmienić czcionkę na inną. Już teraz nie pamiętam, którą w końcu użyłem czcionkę. W napisach, moment, teraz mi się może przypomni. Tak, tą pierwszą z góry, nie wiem jak się, Donegal, tak, ona ma polskie znaki. A niektóre z tych czcionek mają polskie, inne nie mają polskich znaków. No, trzeba przetestować, ja nie pamiętam dokładnie, które czcionki jakie są. Ewentualnie zawsze można sobie samemu dorysować, ale to jest już więcej zabawy. No tak, dla pewności może przetestuję jeszcze tą grę. Czy to zadziała? Jest. Jest. Muszę mieć nieśmiertelność i przechodzę. Jest. No okej. Okay. Powinno funkcjonować, myślę, ta gra. Tutaj nie rozumiem tego pytania. Coś jest nie. Cezary? To jakieś pytanie, tylko nie wiem dokładnie. Tak, hech i. Nie, nie ma pytania, tak? No dobrze, to tyle, jeżeli chodzi o takie nasze pomysły związane z tą grą. Nie zdążyliśmy ostatnio, widzimy, że teraz też trochę czasu nam zajęło. Ale udało się nam stworzyć te poziomy. Oczywiście można tak się bawić dalej, kolejne poziomy tworzyć i rozbudowywać. Oczywiście ten duszek jest taki słabiutki tutaj, bo jest tylko taki kwadracik mały, ale to w swoich grach oczywiście możemy zrobić coś ładniejszego. Teraz bym chciał pokazać, w jaki sposób. Tak, tutaj czyli Donegal i Gloria, tak, mają polskie znaki. Wszystkie duszki jeszcze raz. No dobrze. Czyli przejdźmy do skryptu. Aha, tylko ja może zrobię tak, bo ten sam link, który był na początku, ja cały czas zrobiłem, więc jeżeli piszecie, wkleicie sobie jeszcze raz ten link, ja może jeszcze tak zapiszę w momencie. Zapisz teraz. Przepraszam. I jeżeli jeszcze raz wkleję tam na czacie, ponieważ tu mam tak gęsto, że miałbym kłopot pewnie, żeby pokazać wszystko. Tak, pod tym link teraz tutaj wkleiłem na czacie. To jest właśnie to, co teraz tutaj tworzyłem. I wszystko jest. No tutaj, jak ja mówię, tutaj niektóre, zwłaszcza ten duszek pierwszy, ma gęsto wszystkich skryptów. I no, gdybym teraz tak pokazywał fragmentami, to naprawdę trwałoby dosyć długo, myślę. Więc myślę, że tak będzie szybko. Więc można tutaj, jest udostępniony ten projekt, można sobie go na spokojnie obejrzeć. Tak jak mówię, ta wersja u mnie działa. Gdyby coś tam jeszcze jakieś uwagi, to można. Dobrze. Ja chciałem pokazać jeszcze jedną rzecz, która właśnie możemy zrobić takiego, że mamy takie pozorne chodzenie, pozorny ruch, już taki ładniejszy duszek. Nie musimy tworzyć wszystkiego od podstaw, ale na podstawie tego, co mamy w Scratchu też tutaj udostępnione, coś tam można zrobić. To jest bardzo podobne do tego, co teraz pokażę, jest na wiki mistrzów. Także ja może pokażę od razu wiki.
mistrzowie kodowania.pl. I tutaj mamy to w projektach. O, gra platformowa, wersja z przesuwanym tłem w gimnazjalnych. Tutaj wiele rzeczy z tego, co pokażę, będzie zrobionych. Chociaż tam było jakieś takie duszki, które Coder Dojo zrobiło. Ja chciałem pokazać, że też mamy tutaj stworzone pewne, w samym Scratchu już zrobione pewne rzeczy i całkiem ładnie to wygląda. A zatem tak, przejdę do stwórz kolejny projekt. Dobrze. Kod nie będzie nam potrzebny, więc kota usuwam. I teraz tworzę, znaczy biorę duszka. Jest tutaj, o, Ever, nie Looking. Taka postać, taka dziewczynka, zdaje się, chodząca. I tego duszka kopiuję. Zobaczmy, ta postać ma kilka kostiumów. Ma kostium właśnie taki, że lewa noga do przodu, tutaj taka ta prawa by nadgania, prawa idzie do przodu i lewa nadgania. Tak, gdybyśmy teraz zrobili taką animację, czyli damy w kontroli zawsze, chwilkę zaczekaj i następny kostium. Może tylko ten czas zmienię na 0,2. Zobaczmy, mamy taką animację, która pokazuje, że ta dziewczynka chodzi. No dobrze, to zatrzymuję. Także to pewnie gdzieś tam wykorzystamy za moment. Ja może tylko tak. Może ona jest dosyć wysoką, dużo miejsca tutaj zajmuje. Natomiast można by ją zmniejszyć nieco. A zatem zrobimy tak. Ustaw rozmiar na, załóżmy o połowę mniejszą, czyli na 50%. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. O, wystarczy pewnie. No może 60, ciut więcej. Dobra. Ustawmy ją na początku w punkcie 0,0, czy albo może trochę niżej. Zobaczmy, gdzie ona teraz jest. Idź do, może zmienimy na 0, niech będzie rzeczywiście minus 60. Dobrze. I teraz tak, ja bym chciał jeszcze, bo na razie ona jest ustawiona na prawo albo w lewo. Zobaczmy, ona też chyba ma tak w ustawieniach tutaj już, że tylko prawo-lewo, tak? Czyli ona się nie obraca dookoła, tylko ma ustawione obroty prawo-lewo. I cóż, no i można by jeszcze dorobić, żeby miała taki kostium, że stoi twarzą do nas. Czyli jeżeli nie chodzi nigdzie, to jest odwrócona twarzą do nas. Czyli musimy trafić w kostiumy. Klikamy, wybierz kostium z biblioteki. Teraz nam się pojawiają same kostiumy, nie duszki typowo, tylko kostiumy. O, i tutaj mamy taką dziewczynkę, tą postać, która stoi. Tak? Tutaj mamy taką albo tą drugą, Avery D. Ten kostium możemy sobie dołożyć. O, i teraz jest taka, która nie porusza się, tylko stoi w miejscu. I to może być taka początkowa postać, tak? Czyli pamiętamy Avery B. I teraz tak, na początku możemy dać właśnie ten wygląd. Czyli damy wygląd, na początku ustaw nam na ten. No i teraz chcemy, żebyśmy mogli chodzić. Może tylko zrobimy tak chociaż pro forma, żeby tutaj było jakiś grunt do chodzenia. Niech to będzie jakiś tamki piasek, czyli stworzymy sobie duszka. No przepraszam, nie to kliknąłem. Chciałem narysować duszka, który będzie naszą ziemią, na przykład żółty kolor, prostokąt wypełniony i o,
może tak. Tu opuścimy. O, tak, żeby stała na tym. Tak, tutaj z tym można by dodać tam z opadaniem, też w tym projekcie, który pokazywałem, jest tam to, że ona opada. Natomiast no, już to robiliśmy w przednim projekcie, już tą grawitacją, teraz już nie będę tego powtarzał wszystkiego. Natomiast pokażę sam ten ruch. Co jeszcze? No, można zrobić w scenie jakieś tło, żeby było taki błękit nieba, czyli znowu zrobimy prostokąt wypełniony w środku i który pokrywa całe nasze tło, tak? Błękitne, dobrze. Może od razu, skoro już rysujemy, to narysuję jeszcze jakąś górkę, która będzie w tle. Ojejku, nie. Jak to zrobić? Zobaczmy, nie wiem, czytaliście. Mogę zrobić, jaki kolor ma mieć. Znowu prostokąt na razie rysuję. Tak. Moment. Coś tu chciałem. Jeszcze raz. Czyli tak, prostokąt wypełniony. No dobra. Niech będzie. I rysuję takiego duszka. To będzie za chwilkę jakaś górka. Natomiast o, kiedy chcę wypełnić kształt, mogę sobie zrobić, tak, tu zamienię kolory odwrotnie i ten po lewej stronie na dole i tak wypełnię. Zobacz, zjawisko, że niby do góry coś tam może być ośnieżone, szczyty na dole, takie bardziej szare kolory, ale to na razie nie ma nic wspólnego z górą, więc ja chcę zrobić, żeby to była góra. Zaznaczam to i naciskam ten ciut niżej. On pozwala nam przekształcać. Czyli mogę teraz zrobić, o, jeden szczyt. Jeśli kliknę w jakieś miejsce tutaj na tym, o, to mogę zrobić, że tutaj jest tak, a tutaj znowu jakiś szczyt. Może nie wiem, ciut wyższy, bo to na środku. I tu jeszcze gdzieś kliknę, o, tak. No i mamy trzy korony na przykład. I w ten sposób stworzyliśmy taką górkę, mogę ją rozszerzyć jeszcze trochę, tak, w jedną, w drugą stronę, to może, o, żeby przełęczyć, będzie głębokie, tak, i to wystarczy, jeśli chodzi o rysowanie. Natomiast, no, na razie nam wchłania naszą dziewczynkę. Nie wiem, dlaczego to robimy. Żeby też może to przećwiczyć, tak? Tutaj chcę pokazać, jak to można zrobić. I tutaj możemy teraz tego duszka cofnąć, tak? Żeby nie było go widać. Czyli cofniemy go. W momencie, kiedy klikamy zieloną flagę, cofniemy. Nie na wierzchu, wrócimy o kilka warstw. No tutaj góra ma być najgłębiej z tyłu, więc możemy dać, mamy mało duszku w miarę, może 8 warstw wystarczy. O, i już widzimy, że jest w tle. Tak, dlaczego? No też będzie taka platformówka, tak? Możemy zrobić to, że będą znowu jakieś kolejne poziomy i tutaj to się zaczyna, tak? Czyli tam były platformówki w tym znaczeniu, że pokazywaliśmy grę, która miała wiele poziomów. Tutaj też możemy zrobić coś takiego, że będzie przejście do kolejnych elementów. Tak, co dalej? Ten duszek będzie sobie tutaj, tak jak jest teraz, może być. No i nasz bohater może być zawsze na wierzchu, czyli możemy też od razu dać za zawsze. I zawsze damy go wygląd na wierzchu. No i teraz cóż, jak zrobić z tym chodzeniem? Możemy, znaczy no wiadomo, reakcję na prawewo. Natomiast tak, jeżeli cóż, jeżeli nacisnę przycisk w prawo, proszę mnie to,
w prawo. To, co ma się stać, ma iść w prawo, czyli musimy ustawić kierunek na 90 i zmieniać kostiumy. Możemy zrobić tak, jak tutaj było, czyli na przykład możemy zrobić powtórz kilka razy. Powtórz, tutaj mamy ile kostiumów? Raz, dwa, trzy, cztery. Tak normalnie jest ten, czyli jak przesuniemy cztery, to zrobi nam takich. Ten, a jak pięć, to wróci do tego wstępnego. Tylko zobaczmy, gdybyśmy tak zrobili, czyli pięć razy i miałby chodzić ten czas, możemy zmniejszyć na nieco mniej, to moment, to muszę uruchomić. O, idzie, czy wykonuje taki ruch. Możemy za każdym razem dać parę kroków, na przykład przesuń o 5 kroków, ale tak i tak sobie właśnie chodzi, ale za każdym razem, jak cały czas trzymam, to ma te momenty, te zawahania. Więc pewnie lepiej byłoby zrobić tak, że niestety więcej będzie klocków, ale konkretne, pokażemy, jakie ma zrobić po kolei, które kostiumy. Czyli zmienić ma na walking A, zaczekać moment. Następnie na B i znowu. I tak dalej. Ja to może jeszcze tylko skupię raz wszystko. Tutaj C i D. C i D. Wtedy bez powtórzenia po prostu ma wykonać taką sekwencję. To na razie odłożę. Aha, no i za każdym razem mógłby o ileś kroku. Do tego zaraz wrócę. Natomiast jeśli strzałka w lewo, to będzie bardzo podobna rzecz. Tylko co się zmieni? Jeśli strzałka w lewo, to mamy zmienić kierunek na minus 90, a tak naprawdę reszta się nie zmieni. Zobaczmy. Tak, on nadal idzie, prawda, nie idzie, tylko w miejscu na razie rusza nogami, ale działa i jest w ten sposób. Natomiast nie odwraca się nigdy twarzą do nas. Żeby się odwracał twarzą do nas, to trzeba by dać taki warunek, że kiedy nie naciskamy nic, to wtedy ma być twarzą do nas. Zobaczmy, mamy też taką możliwość. Jeżeli nie jest naciśnięty żaden, czyli mamy w czujnikach, kiedy naciśnięte coś tam, kiedy naciśnięty dowolny. Ale jeżeli to zanegujemy, czyli powiemy, że nie jest naciśnięty żaden klawisz, to wtedy ma wrócić twarzą do nas, czyli ma zrobić. Aha, moment. Czyli ma zrobić ten wygląd, który był na początku. O, ten. No i teraz zobaczmy, rzeczywiście, dopóki mam naciśnięty, to chodzi, a jak puszczam, to sobie staje w tej pozycji. No i natomiast to jeszcze nie całkiem o to chodziło. Ja go postawię tutaj na środku, znowu tę postać. Natomiast na razie nie ma żadnej animacji, tak? Czyli tutaj nie widzimy, żeby coś tam się jeszcze działo. Możemy zrobić tak, że w jakimś zakresie ta postać będzie rzeczywiście chodziła. W jakimś będzie tylko takie wrażenie chodzenia. W jaki sposób to można by zrobić? Tutaj, no, w tym momencie, kiedy jest ta jakby animacja ruchu, można zrobić tak, że na przykład, no, żeby nie za gęsto, po każdych dwóch tutaj wyczuje, w którym miejscu się znajduje. Jeśli znajduje się, no załóżmy, nie wiem, od minus 100 do 100, czy od minus 120 do 120, to rzeczywiście idzie, a jeśli nie, to cała reszta się przesuwa. Cała reszta naszego świata. No to tak. Czyli tutaj dajemy teraz, jeżeli w przeciwnym razie, jeżeli, ojejku, tutaj, żeby na to nie zaszło, to
podczepimy pod spodem. O, czyli jeżeli sprawdzamy, w jakie jest położenie naszego łóżka. Musi być jednocześnie na przykład mniejsze od, większe od minus 100, a mniejsze od 120. Czyli większe od minus 100, przepraszam, większe od minus 100, a mniejsze od 100. I mniejsze od 100. Czyli mamy tutaj współrzędna x. Jest większe od minus 100. Minus 100, ja może to zmniejszę. Ale jednocześnie ta współrzędna x ma być mniejsza od 100. To wtedy ma rzeczywiście chodzić, czyli ma się przesunąć. Jeżeli w prawo, to ma przesunąć się na przykład o 10 kroków. A jeżeli nie, to cała reszta. I teraz, żeby cała reszta się przesuwała, tworzymy jakąś zmienną. Tutaj możemy utworzyć zmienną, załóżmy ją położenie, nazwijmy, tak? Położenie czy przesunięcie, czy jeszcze coś tam inaczej. Nazwa tu jest drugorzędna. Przepraszam. To wtedy jakby zmieni się to położenie. I wtedy to położenie tylko, proszę, zmieni położenie o. I teraz tak, to położenie będzie miało wpływ na to, na resztę świata. Czyli jak my idziemy w prawo, to świat musiałby się przesunąć jakby w lewo. Czyli tu będzie o minus 10. Damy. Ja to może na chwilę wyjmę i to zduplikuję. Jeszcze raz duplikuję. Tak. A tutaj teraz tak. Jeżeli mamy iść z kolei w lewo, to też jeżeli jesteśmy w tych granicach, to ma chodzić, tylko ma iść w... Chociaż tak, ma przesunąć się 10 kroków, dobrze, bo on będzie odwrócony wtedy w lewo. Tak idzie do przodu, przed siebie, to jest w tym miejscu. A tutaj odwrotnie, chce iść w lewo, to świat ma się przesunąć w prawo, czyli tutaj ten minus musi zniknąć. Czyli tutaj też. O. I tutaj tylko dołączymy. O, i już jest OK. Natomiast co się będzie przesuwało? Tak, co się będzie przesuwało? No na razie, no co, na razie jedynie ta góra się może przesuwać. Czyli co by trzeba zrobić teraz? Jeżeli, czyli zawsze, zawsze moment, tutaj. Zawsze mamy ustawić, jakie jest teraz położenie naszej góry? Ma położenie 38, czyli normalnie startowo jest 38, czyli zawsze mamy ustawić x, czyli ustaw x na nasze położenie, a przepraszam, nie tak. Dodawanie. Nasze położenie plus 38. Położenie początkowo ma wartość 0, czyli będzie tak. No i zobaczmy, czy to zadziała. Idziemy, idziemy, idziemy. O, tak, widzimy, ta góra się przesuwa. Jak pójdziemy w drugą stronę. Tutaj coś nie zadziałało do końca, bo ta góra się zawsze przesuwa. Tak, to jednak musimy rozbić na dwa bloczki, bo wykręcimy w takim miejscu, gdzie to jest równe. Momencie, to musimy zmienić w takim razie. Zmienię na zwykłe, jeżeli. Odczepię na razie.
tutaj, jeżeli jest spełniony ten warunek, to przesuwaj. Natomiast nie w przeciwnym razie, tylko jeżeli ta współrzędna x jest, momencik, my idziemy w prawo tutaj, czyli jeżeli ta współrzędna x jest przekroczymy coś, czyli większa, to jest 100, czyli od 99, czyli przekroczymy już to. Aha, proszę. Tylko nasza współrzędna x. To wtedy ma się to wydarzyć. Musimy wyrzucić. Przepraszam, nie tu. Tutaj za wysoko. Jeżeli tak, to zmienia położenie jedynie. I teraz raz ustawimy. Aha, bo tam jeszcze na dole. Nie, nie. I w tym zakresie chodzi. O, coś tu pomyliłem. Zobaczmy, jakie jest jego położenie, czy jej położenie. Jest one 100. Tak, czy nam się to zblokowało, jeżeli jest mniejsze od 100, czyli on wtedy już tu nie może. Nie może wrócić. Ojej, gdzieś się tutaj zblokowałem. Tak, jeżeli jesteśmy, przepraszam jeszcze raz. Jeżeli ta współrzędna jest mniejsza od 100, to mamy się przesuwać. Czyli doszliśmy do 110. A tu nie. Prawdę mówiąc się. To na pewno nie zadziała. Dobrze. No, nie może wrócić coś. Gdzieś, przepraszam, pomyliłem gdzieś. Błąd popełniłem. Musielibyśmy znaleźć ten błąd, tylko teraz w tym momencie. Przesunąłem to, jeżeli z tym położeniem i ze spojrzeniem pod wszystkie zmiany kostiumów działa OK. Czyli pod wszystkie, tak? To jeżeli tutaj w ten sposób coś zmieni. Aha, ta góra mi się w ogóle nie wróciła. Dlaczego? To może jeszcze tu wrócę do góry. Albo na początku, żeby było ustaw położenie na 0. Czy to coś zmieni? Nie. Coś u mnie się zablokowało. Nie wiem, na czym polega. Tym, jeżeli wcześniejszym jeszcze. No prawdę mówiąc, w tym momencie się zamotałem lekko. Musiałem pewnie na spokojnie jeszcze raz na to spojrzeć i pomyśleć. Tak, tutaj można wstawić jakieś inne obiekty, jeszcze wtedy to będzie lepiej widoczne. Natomiast, no mówię, w tym momencie chyba nie jestem w stanie teraz tak nas w lekkim stresie prowadząc webinar zobaczyć, na czym polega błąd. Chociaż być może gdzieś mam tutaj podpowiedź. Nie tu. Nie mam podpowiedzi. Trzeba by zajrzeć do tamtego projektu.
projektu, prawdę mówiąc, no, w tym momencie chyba już nie działa, tak? Tak, to ja postaram się jeszcze dzisiaj znaleźć ten błąd i naprawić to, a link już wrzucam, albo nie jest udostępniony, zaraz udostępnię. Zapisz i udostępnij. O. Aha. No tak, przepraszam, że to tak jakoś. No dzisiaj się bawiłem tym po południu i wszystko działało. A czasami tak to właśnie bywa, że ma zadziałać, to nie chce działać. Także skoro tutaj działa u Ella, jeśli dobrze widzę, to mam nadzieję, że to zadziała też u innych osób. A ja mówię, zaraz postaram się na spokojnie znaleźć błąd i poprawić. Trochę też rozbuduję i pokażę, jakby to wszystko mogło funkcjonować. No mówię, natomiast teraz powoli czas nam się kończy, a ja tak już myślę teraz nie znajdę tego błędu na szybko, bo to tak zawsze ciężej się skupić w momencie, kiedy właśnie jest troszeczkę taka presja też webinaru. O, tak, może właśnie sami się uda, albo uczniowie, no właśnie to będzie wyzwanie, żeby to naprawić, ulepszyć i no właśnie, i żeby to zadziałało. No dobrze, ja mam tyle. Czy jeżeli jakieś pytania jeszcze do tego pierwszego, czy jakieś inne pytania jeszcze związane z tym webinarem, to staram się odpowiedzieć. Tak, tu właśnie Ania wrzuciła w tym momencie link do certyfikatu, także do zaświadczeń. Także można sobie generować. Czy jeszcze może jakieś pytania albo ciekawe uwagi, pomysły? Aha, drugi raz zielona flaga i zadziałało, tak? No dobrze, ja już mówię na spokojnie, że za chwileczkę zobaczę. A może coś mi się dzieje z komputerem? Teraz próbuję uruchomić kamerę i też się nie chcę uruchomić, to może. Może jakiś kłopot też mam tutaj, coś mi się przyblokowało w komputerze, trudno mi powiedzieć.